Osiedle Młodych, Zarzecze i Zawiszów. Wszędzie tam pojawią się nowe miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zaparkować swoje auto. Przed tygodniem ruszyła budowa zatok postojowych przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego. Powstanie tam 27 nowych miejsc parkingowych. Kolejna budowa rozpoczęła się w środę 22 sierpnia przy ulicy Hugona Kołłątaja, gdzie do drugiej połowy września powstanie 20 miejsc postojowych. Prace trwają również przy placu Józefa Piłsudskiego, gdzie wygospodarowanych zostanie 8 miejsc. W najbliższych dniach ruszy budowa 20 miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi w ramach kolejnego etapu budowy parkingu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zrealizowany zostanie również drugi etap budowy parkingów na osiedlu Zawiszów. Przy ulicy Księcia Henryka Pobożnego wykonane zostaną 34 miejsca postojowe października.